Kanał do Diabła z grami wspierany jest przez sklep Perfect Blue www.perfectblue.pl. Padaj na mój Witam wszystkich mega serdecznie na kanał do Diabła z grami, a my w tym odcinku lecimy z najciekawszymi promocjami na Nintendo eShop. Moi drodzy, promocji nie ma zbyt wiele, jest ich tylko 10 i pamiętajcie, że za kilka dni niektóre z tych promocji, o których wam teraz powiem, mogą być już nieaktualne, tak więc kupować się nie zastanawiać. Ha, lecimy! Guilty Gear Ascent Core Plus za 6 zł, to totalnie szalony dwumiarowy beat'em up z naprawdę totalnie pogrzanym roosterem postaci. Uwielbiam ten tytuł, grałem w niego chyba jeszcze na PlayStation 1 i go kupiłem. Miałem trójkę, wiecie, z Golden Pointsów, no to zapłaciłem za niego całe 3 zł. Ta wersja kosztuje 6 zł, o której mówię, jednak jest także wersja za 4 zł bez dodatków. Call of Juarez to pierwszoosobowa strzelanina zrobiona przez Techland, w której będziemy strzelać do Indian Cowboyi i spotykać się przy zachodzie słońca. To wszystko w naprawdę bardzo ładnej oprawie graficznej i z bardzo fajnie poprowadzoną narracją. Jeżeli jesteście fanami pierwszoosobowych strzelanek, to ten tytuł bezapelacyjnie powinniście mieć na uwadze. Unravel 2, moi drodzy, to gra, w którą będziecie mogli naprawdę bardzo sobie, że tak powiem, fajnie pograć w kanapowym koopie. Wcielamy się w niej w włóczkowych ludzików, które będą musiały przechodzić kolejne poziomy w takich sekwencjach, powiedzmy, platformowo-przygodowo-logicznych. Ładna grafika, naprawdę dobry tytuł, idealny na koop. Szczerze wam polecam, szczególnie za taką cenę, tak? 20 zł to jest jak za darmo. Need for Speed, moi drodzy, 44,97 zł to jedne z moich ulubionych wyścigów na Nintendo Switch. Naprawdę kocham je. Możemy tam się wcielić w policjanta, w uciekającego. Mamy masę opcji oraz całą masę samochodów do wyboru i generalnie rzecz biorąc byłyby to moje ulubione wyścigi na Nintendo Switch, nie kartowe, gdyby nie Burnout Paradise za 42,86. Moi drodzy, Burnouta uwielbiam i kocham, pamiętam doskonale premierę Burnouta 1 jeszcze na PlayStation 2, to były wyścigi mojego życia, naprawdę mocno się jaram, słuchajcie, świetna cena, jeżeli jesteście fanami ścigałek, no to jest dla was bezapelacyjnie produkcja absolutnie obowiązkowa. Kolejny tytuł to wielokrotnie polecany przeze mnie Sinking City, jednak teraz w wersji ze wszystkimi DLC kosztuje tylko 51 zł. Mamy tutaj do czynienia z grą, która jest połączeniem survival horroru z taką grą, powiedzmy, detektywistyczną, w której będziemy rąbać potwory, rozwiązywać śledztwa. Dodatkowo gra nie pokazuje nam, słuchajcie, dokąd mamy iść, tylko wszystkiego trzeba się samemu domyśleć, w sensie czytać notatki i tak dalej, tak. Świat jest duży, znaczników nie ma, klimat jest świetny, mega mocno wam polecam. Sherlock Holmes Crimes and Punishments za 78,54 zł to tytuł, który ja oryginalnie skończyłem chyba jeszcze na PlayStation 3, a jeżeli nie na PlayStation 3, no to na PlayStation 4 na 100%, poprawcie mnie bardzo proszę, jeżeli tutaj coś pomyliłem, jest to gra przygodowa, w której będziemy rozwiązywali kolejne śledztwa. Naprawdę bardzo ładna jak na Nintendo Switch grafika, świetna fabuła, no bo wiecie, pan Doyle umiał pisać. Plus naprawdę bardzo fajne postacie. No, któż z nas nie kocha Sherlocka Holmesa i doktora Watsona, tak? Fajny tytuł, dobry dla ludzi, którzy lubią sobie troszeczkę pogłówkować w trakcie rozgrywki. Moi drodzy, Oceanhorn za 21 zł. Pierwsza część Oceanhorn to gra, która została bardzo mocno stylizowana na te pierwsze Zeldy, tak? Mamy tutaj izometryczny rzut ekranu. Sama gra jest takim action RPG-iem z bardzo ładną grafiką. Aczkolwiek nie mam pojęcia, jak chodzi na Nintendo Switch, ponieważ ja ten tytuł ograłem dawno temu na PlayStation 4, tak więc dajcie mi znać w komentarzach, czy w ogóle da się w to jakoś ciekawie pograć. Kolejny tytuł to Project Warlock, czyli oldschoolowy shooter z pierwszej osoby, w którym w pikseletowej grafice będziemy wcielać się w czarnoksiężnika, który za pomocą noży, shotgunów, miniganów, wszystkiego, co wpadnie mu w ręce, będzie kosił kolejne potwory na kolejnych poziomach. Świetni wielcy bossowie, bardzo ładna grafika, oczywiście pixel art, no i sama gra została stworzona przez jednego człowieka, dodatkowo Polaka, tak więc myślę, że powinniście bezapelacyjnie się tym tytułem zainteresować. Moi drodzy, i ostatnia gra na tej liście to Raging Loop, czyli jest to visual novel, w którym ja osobiście nigdy nie grałem, ale czytałem o nim naprawdę mega dobre opinie. Gra kosztuje 60 zł, słuchajcie, w grze będziemy wcielali się w gościa, który trafia do wioski, która została opanowana przez wilkołaki. Tytuł zebrał bardzo dobre oceny, ja cały czas czekam jeszcze, aż może wpadnie mi w końcu w ręce wersja pudełkowa, jednak jeżeli nie wpadnie, no to będę ją kupował cyfrowo. Bardzo wam dziękuję za uwagę w tym jakże krótkim odcinku. Moi drodzy, wpadajcie na Discord, wpadajcie na Patronite, wpadajcie na grupę facebookową, a my widzimy się w kolejnym niesamowitym odcinku Do Diabła z grami. Na razie, cześć!